Kolejny druk. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wielicka Wschód. Projekt prezydenta miasta Krakowa. Druk numer 1281. Pierwsze czytanie. Referuje pani prezydent. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Wielicka Wschód jest opracowywany w Biurze Planowania Przestrzennego pod kierunkiem głównego projektanta Agaty Gorczowskiej. Obszar objęty zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położony jest w południowej części Krakowa pomiędzy ulicą Wielicką a terenami kolejowymi przy dworcu Płaszów. Obszar planu obejmuje 57 hektarów. Do sporządzania miejscowego planu przystąpiono na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2010 roku. Projekt planu przeszedł całą procedurę określoną ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i uzyskał wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia. Był wykładany do publicznego wglądu trzykrotnie, a więc poddawany bardzo szczegółowym analizom przez właścicieli i terenów, czy też użytkowników i mieszkańców. Ponieważ po kolejnych wyłożeniach przychylano się do zmian poprzez rozpatrzenie pozytywne uwag, stąd ta ilość wyłożeń do publicznego wglądu. W chwili obecnej prace nad nim są zakończone i projekt jest przygotowany do uchwalenia. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan Włodzimierz Pietrus. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, ja mam dwa pytania tylko. Jedno dotyczy, jedna z uwag mówi, że na terenie planu objętym obszar, który podlega zabudowie, istniał obóz w czasie chyba II wojny światowej. W związku z tym mam pytanie, jakie jest stanowisko prezydenta w tej sprawie? Czy ten istniejący obóz w przeszłości nie będzie negatywnie wpływał na ewentualne dalsze procedowanie, na przykład pozwolenia na budowę? A drugie pytanie generalne, chodzi o podwyższanie terenów zabudowy, w szczególności zabudowy, która znajduje się w obszarze U1 i która ewentualnie mogłaby wpływać niekorzystnie na widoki w kierunku kopca Krakusa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o odpowiedź. Proszę się przedstawić do protokołu. Dzień dobry. Gorczowska Agata, główny projektant planu, Biuro Planowania Przestrzennego. Dziękuję. Odpowiadając na pierwsze pytanie, tak, mamy jakieś ślady istnienia takiego obozu. Niestety na samym początku procedury, kiedy prosiliśmy różne instytucje, Wydziały Urzędu Miasta o informacje na temat terenu, obszaru, którym objęty jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wielicka Wschód, nie wpłynęły żadne dokumenty potwierdzające tę informację. To jest pierwsza sprawa. Druga, obecnie cały teren, bo to jest na terenie MWU3, jest zainwestowany głównie przez zabudowę mieszkaniową, wielorodzinną i takie przeznaczenie uważam powinno pozostać. Nie da się kształtowaniem planistycznym tej sytuacji zmienić. Można w różny inny sposób. Jeśli chodzi o pytanie drugie, kształtowanie wysokości zabudowy na terenie U1, była ona analizowana na początku przed pierwszym wyłożeniem projektu planu. Były analizowane przekroje, widoki z kopca, widoki na kopiec. Zaproponowaliśmy wtedy wysokość 25 metrów, która jest porównywalna do najwyższego obiektu w tym otoczeniu, jakim jest budynek Urzędu Miasta. Ponieważ były liczne uwagi proszące o skorygowanie tej wysokości, została ona obniżona i w tej chwili w przedstawianym Państwu projekcie planu wynosi 21 metrów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 18 czerwiec 2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin wprowadzania poprawek na 20 czerwiec 2013 roku, godzina 15. Chciałbym tylko Państwu przypomnieć, że do tych wszystkich druków jest pozytywna opinia Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Zabytków.